Rozpoczął się kolejny rok podatkowy, a wraz z nim konieczność złożenia zeznań rocznych za 2014 rok. Ustawodawca od nowego roku 2015 wprowadził zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które również mają zastosowanie do dokonywanych rozliczeń za rok 2014. Zmiany te dotyczą szczególnie ulgi na wychowanie dzieci. Ulga na trzecie dziecko wzrosła z kwoty 1668 zł do 2004 grosze, z kolei na czwarte dziecko wzrosła z kwoty 2224 zł do 2700 zł rocznie. Te rodziny, którym brakowało kwoty podatku w zeznaniu rocznym do pokrycia całej kwoty na ulgę na dzieci, mają możliwość odzyskania tej kwoty poprzez złożenie dodatkowego dokumentu do zeznania rocznego PIT-u 37 czy też 36 PIT-u UZ. W tym PIT-cie podatnicy wykazują tę kwotę ulgi na dzieci, która przysługiwała na wszystkie wychowane dzieci, a nie została pokryta w zeznaniu rocznym. Przy czym jest tutaj ograniczenie, że kwota tej do odzyskania ulgi nie może przekroczyć kwoty wysokości składek zapłaconych na ubezpieczenie społeczne w roku 2014 i na ubezpieczenie zdrowotne. O szczegóły proszę zwracać się do naszego urzędu i pytać, w jakiej formie wypełnić tą część uzupełniającą do zeznania, aby odzyskać kwotę nieodliczonej ulgi na dzieci, bądź też korzystać z naszych stron zewnętrznych urzędu, na których się znajdują informacje www.us.pl czy też z portalu podatkowego, który znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów. Drugim tematem, jaki chciałabym poruszyć i obejmuje on znaczną grupę podatników, dla których zmieniły się zasady składania informacji rocznych do Urzędu Skarbowego czy też zeznań rocznych PIT-40, dotyczy płatników, którzy zatrudniają osoby na umowę o pracę bądź też w innej formie. I tutaj ustawodawca wprowadził wymóg dla wszystkich płatników, którzy zatrudniają powyżej 5 osób, obowiązek złożenia tych informacji w formie elektronicznej w terminie do 28 lutego. Te informacje to PIT-8C, PIT-11 czy też rozliczenie roczne PIT-40. Oczywiście informacja o pobranych zaliczkach od zatrudnionych osób PIT-4R i PIT-8AR, których termin jak co roku nie uległ zmianie i skończy on się z dniem 31 stycznia 2015 roku. Z kolei płatnicy, którzy zatrudniają mniej niż 5 osób w swoim zakładzie, mogą brać formę papierową złożenia tych informacji, przy czym nie zabrania im się oczywiście złożenia tych informacji w formie elektronicznej. Dodatkowo ustawodawca wprowadził również taką zmianę, że wszyscy ci płatnicy, którzy korzystają z obsługi biur rachunkowych i powierzyli im wypełnianie w ich imieniu tych deklaracji czy informacji, muszą również obowiązkowo złożyć takie informacje do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej. Oczywiście w terminach, jakie są w ustawie podane. Jest to bardzo ważna zmiana, która obowiązuje od 2015 roku, ale ma zastosowanie również do przychodów czy dochodów osiągniętych za 2014 rok. Proszę więc o tym pamiętać, aby dochować i terminów, i form przekazania tych informacji do urzędu. Kolejną zmianą, która znaczną grupę podatników obejmuje od stycznia 2015 roku, jest nowe rozporządzenie Ministra Finansów wprowadzające zasady rejestrowania obrotów za pomocą kasy rejestrującej. I z nowym rozporządzeniem grupa usługodawców, takich jak lekarze, lekarze-dentyści, prawnicy, doradcy podatkowi, mechanicy samochodowi, restauratorzy, a także fryzjerzy i kosmetyczki, są obowiązane od 1 marca tego roku, bez względu na wysokość osiąganych obrotów, rozpocząć ewidencjonowanie swoich przychodów za pomocą kasy rejestrującej. Zatem osoby te, które dotychczas nie wprowadziły do swojej działalności jako dokumentu rejestrującego oprócz kasy rejestrującej, muszą do końca lutego zakupić kasę rejestrującą, zgłosić ją do urzędu, ufiskalnić i od 1 marca obowiązkowo rejestrować swoje obroty na tej kasie. Na koniec tylko dodam, że nadal można wysyłać zeznania roczne w formie elektronicznej i ci z Państwa, którzy nie potrafią tego wykonać, ewentualnie chcieliby skorzystać z pomocy pracowników naszego urzędu, serdecznie zapraszam do urzędu, pomożemy wysłać takie zeznanie, bądź też nawet pomóc je rozliczyć. Proszę się nie bać tej formy, gdyż jest szybsza i jak Państwo wiecie, zwroty nadpłat zawsze idą z tego tytułu znacznie szybciej.